Witamy w nowej wersji aplikacji Bossa Mobile. Nowe menu główne znajdujące się na dole ekranu rozwija się teraz do góry poprzez pociągnięcie za górny pasek lub dwukrotne naciśnięcie na ikonę. Rozwijane do góry opcje lub listy zależą od wybieranej sekcji programu. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się górne menu, z którego dostępne jest większość opcji programu oraz wylogowanie. Ważną nowością w Bossa Mobile 2 jest możliwość tworzenia wielu tabel notowań. W sekcji notowania po rozwinięciu menu dolnego dostępne są domyślne tabele. Można utworzyć kolejną tabelę naciskając na ikonę plusa. Instrumenty do tabel dodajemy również plusem. We wszystkich tabelach instrumenty, które posiadamy na rachunkach, oznaczone są ikoną portfela. Elementy tabeli sortować można rosnąco lub malejąco według każdej z kolumn, czyli według nazwy, kursu i zmiany. Sortowanie wykonujemy za pomocą dotknięcia na tytuł kolumny. Dodatkowo wybrane instrumenty tabeli możemy przypiąć na górze listy za pomocą pineski. Pineska pokazuje się przy przesunięciu linii tabeli w prawo. Po jej naciśnięciu instrument przenoszony jest na górę listy i oznaczany jest pineską. Kolejna ważna nowość to ulepszona obsługa tabeli. Przy przesunięciu linii tabeli w lewo pokazują się dodatkowe ikony. Ikona trzech kropek otwiera dalsze menu dla wybranego instrumentu. Ikona świeczek przenosi do pełnego wykresu instrumentu w sekcji wykresy. Ikona dzwonka umożliwia założenie alertu. Ikona kosza usuwa instrument z tabeli. Naciśnięcie instrumentu w tabeli rozwija go o dalsze opcje. Jest to przede wszystkim możliwość złożenia zlecenia, szczegóły instrumentu, transakcje, wykres tickowy z bieżącego dnia oraz nowość, wykres świecowy z ostatnich 3 miesięcy. Naciśnięcie rozwinięć instrumentu w tabeli przenosić będzie odpowiednio do formatki zlecenia, sekcji szczegóły lub do sekcji wykresy. Ponowne naciśnięcie na linię w tabeli zamyka rozwinięcia instrumentu. Tabele można dodatkowo konfigurować za pomocą opcji wywoływanych poprzez naciśnięcie na belkę tabeli. Jedną z opcji tabeli jest łatwe dodawanie do niej posiadanych instrumentów za pomocą przełącznika Pokaż instrumenty portfela. Po jego włączeniu do tabeli dodane zostaną posiadane na rachunkach instrumenty. Kolejna opcja tabeli to pokazywanie aktualnej zmiany na instrumentach procentowo lub punktowo. Bardzo użyteczną opcją jest możliwość pokazania średniej zmiany procentowej na całej tabeli. Zmiana ta będzie także widoczna na liście tabel. W opcjach tabeli możemy również zwinąć wszystkie pokazywane instrumenty. Zobacz kolejne filmy i wypróbuj nową wersję aplikacji Bossa Mobile. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Standard dla wymagających.